Nowe paznokcie! Słuchajcie, pierwszy raz mam takiego zgryza, że nie mam bladego pojęcia, czy mam robić kwadrat, czy migdał, czy co. Chodzi za mną fręcz na kwadracie, ale nie jestem przekonana. Chyba zrobię na kwadracie. W ogóle moje paznokcie są straszne, jak zobaczycie. Tu osprejowane w ogóle. Odrost już jest fest. Także już się nie mogę doczekać, aż przyjdą nowe. Ust też nie mam, w ogóle strasznie dziwnie wyglądam. Ale chciałam się z Wami przywitać i jestem ciekawa, jakie macie paznokcie, to możecie napisać w komentarzu. Może mnie zainspirują na następny raz. Chłopaki już w domu, bo wróciliśmy z przedszkola. Czy ja się wyrobię? Wyrobię się? Tak, wyrobię się. A teraz ja mam wychodne. Dotarły nam nowe perfumy i dzisiaj zrobimy sobie taki test, czy nasze... Challenge'u, czy nasze nosy są takie same. Krzyś wybrał sobie 3 zapachy z Made in Lab i dzisiaj stwierdziliśmy, że zrobimy sobie w ten sposób, że osień mi popsika, a ja spróbuję zgadnąć, na jaką okazję i z czym mi się te zapachy kojarzą. Czy zgadnę? Zobaczymy. Jestem strasznie ciekawa, bo Krzyś już sobie przygotował całą garderobę pod te zapachy i mamy tutaj, ja też sobie coś wybrałam, ale to Wam zaraz pokażę. 191, 190 i 186 i to są nowe zapachy, bo w Made in Lab pojawia się cała masa nowych zapachów, więc na stronie wszystko macie. Ja muszę sobie przywołać. Ale to czekaj, to nie otwierać po kolei, nie teraz. Ale nie teraz. Będziesz otwierać w momencie. Tak. Kiedy okay. Będę miał wejść. Więc najpierw wchodzę w 190, później 186, a później 191. Przynajmniej mi się kojarzą tak te zapachy. Zobaczymy jak bardziej. No to jak się przebierać. Strasznie jestem ciekawa, co z tego nam wyjdzie. To jest taki bardzo drzewny zapach. Bardziej jakoś na sportowo bym powiedziała. Jakaś wycieczka. Taki luźny, totalnie niezobowiązujący zapach. Nie do końca w moim guście, ale no tak bym to sobie pokojarzyła. Zobaczymy, w czym Krzyś przyjdzie i jak on to zinterpretował, bo jestem strasznie ciekawa. Okej, jest już gotowy. Na pewno nie randka i na pewno nie jakieś, nie wiem, kino, te sprawy. Luźno, sportowo. O, to jest to sportowy. A dla mnie właśnie tak. Co pika, ale ty wygląda! Dla mnie właśnie ten zapach tak pachnie, no pobawaj mnie teraz. No to mówię ci, że dla mnie to tak wygląda. Dobra! O, ty! To takie wyjście ze znajomymi gdzieś do jakiejś pizzerii, gdzieś tam i tak dalej. Dla mnie to tak. Ale czemu ty się tak nie umierasz dla mnie? Lubię ten zapach! Cofam wszystko! Jak tak będziesz się umierać? Co ona opowiadała? Nieważne! Ja to będę montować! Ej, no. Dobra, chwileczkę. Jak ty seksy używasz w tej kupce. Przerwało nam nagrywanie, dobrze, żeśmy zauważyli. No ale proszę, to dobrze, że przerwało nagrywanie. Powiem Wam, że totalnie zmieniam wszystko, co powiedziałam o tamtych perfumach. Mój mąż wygląda cudownie, czas na kolejne. Chociaż myśl tak, ja dalej mam poprzednie. I to jest taki bardzo świeży zapach. To mamy zapach 191. I on mi się kojarzy z takim facetem, który dopiero co wyszedł spod prysznica. Bardziej kojarzy mi się na sportowo. Chociaż na randkę też byłby ok, według mnie. Bardzo przyjemny zapach, mega mi się podoba. Powiem Wam, że tutaj sztos, ale obstawiam jakiś sportowy look, bo tak mi się kojarzy z takim świeżym prysznicem. Wiecie, jak facet wyjdzie po tych żelach wszystkich spod prysznica, to tak pięknie pachnie. I właśnie tu mi się tak kojarzy bardzo świeżo. A mi kojarzy się tam. No to trafiliśmy. Jak ty wyciągnąłeś tą deskę? Kiedy się to wyciągnął w ogóle? I właśnie tak mi się kojarzy ten zapach z jakąś właśnie taką deską, domkiem w górach z ośnieżonym kominkiem. O ty! I tak zabierz tam. Mnie tam, Władę, no. Zabierz mnie tam i możesz się taplać w tych perfumach. Tak ja to widzę, ale bym poszedł na tą dechę. Ja też. Jeździcie na deskach albo na nartach i macie też takie, że wasze serce rwie się już. Teraz będę to kojarzyć tylko z deską. Idę się przebrać na ostatni zapach. 186. On jest taki słodki. Słodki misiu. To jest, powiem Wam, taki bardzo
zapach unisex, bym powiedziała, bo ma takie słodkie nuty, natomiast nie jest w 100% unisex i bardzo ładnie pachnie. Bardzo wieczorowy, tak bym powiedziała, że to jest taki zapach na wieczór. Na pewno nie sportowy, na pewno nie dzienny, to jest zapach typowo wieczorowy. I tak obstawiam. Wieczorówkę, przyjemnie, zwracający uwagę, to na pewno. Dla odważnych facetów bym powiedziała. Ciekawy zapach, bardzo ciekawy zapach. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda mój mąż. Jak się przygotuje. Także dla mnie ten zapach to coś takiego, na randeczkę. Ojej! Tak cię widzę często, najbardziej mnie trzymałam ten pierwszy, ale tak cię bardzo lubię widzieć. No to ja powiedziałam wieczorowy zapach. No to do tego też pasuje tam ta kurtka? Nie, nie pasuje, bo to spodnie nie da. Widzisz, że ta kurtka mi zaradza. Bo to nie spał. O, na chwilkę tylko! Strzelałam bardziej w taki, słuchaj, wieczorowy zapach. Myślałam, że wyskoczysz w garniturze. W garniturze? A który ci się podoba najbardziej z tych trzech? Z tych trzech? No. Chyba ten pierwszy. Mi też. To pierwszy najbardziej, no ale tak jak mówię, każdy może przypasować różnie. Teraz w Made in Lab możecie sobie pozwolić na to, żeby mieć właśnie zapachy na różne okazje. Nie musicie kupować jednego flakonu perfum, tylko możecie mieć je na wiele różnych okazji. Wiem, że lubicie Made in Lab, co ty robisz? Zapinam się, bo to okay, bardzo rozpisz. Zeza zrobiłam i dopasować go do siebie. Dodatkowo nie musicie się przejmować o kwoty. Teraz robimy jedną rzecz. Wy, bo tam dużo dziewczyn nas ogląda. Która stylizacja była dla was najlepsza? Jedyneczka, dwójka czy trójka? Dobrze! Jeden, dwa czy trzy, a teraz przechodzimy do Marty. Przyniosę moje. Pierwszy zapach, który ja tutaj mam, to zapach 195 i to jest zapach inspirowany Love Don't Be Shy Extreme. Strasznie długa nazwa, natomiast na Douglasie te perfumy kosztują 1460 zł, widzicie je? 1460 zł! Pewnie dlatego, bo taka długa nazwa. 1600 zł, które kupiłam za 39,90. No, czy poczuję 1600 zł? Są piękne, te są super. Ładne są? Ładnie, ale takie niespotykane. Niespotykane. Jako zapach taki, że jeszcze go nie czułem. To jest taki niezapomniany zapach. To się tutaj wszystko tak łączy w taką pudrową całość. 1400? Ale na ręce, o wiele lepiej pachną niż... Z moją skórą dobrze się komponują. Tak, dobrze, niż na korku po prostu. One zwracają uwagę na zasadzie, że co to za zapach, bo nigdy w życiu, uwierzcie mi, nie czuliście takiego zapachu. Tak. I ten jest bardzo ładny. I mamy teraz drugi, 196. Wyciąg z narcyzmu. Wycisnęli go, wykręcili. Zobaczmy, jak i to też pachnie jest... narcyz. Czekaj chwilę. Przykąć. Wiem, czułam. Narcyzem. To też jest dla mnie nowy zapach. Tak, Good Girl Gone Bad by Killian. Good Girl Gone. 1240. Też na mojej ręce pachnie ładnie. Dla mnie on, jak tak go kocham, tak sobie wyobrażam, że tak pachnie dziewczyna Jokera. A, jak on się nazywa? No właśnie, nie mogę sobie przypomnieć. Ale tak, no, no mogłoby tak być. Mogłaby tak pachnieć, bo to jest właśnie taki zaczepny zapach. To nie zaczepny. Jest taki, to nie jest taki, wiesz, jak tak ten, mówisz, taki kochany. Tylko taki bardzo, bardzo zaczepny zapach. No, to jest tak jakby ten zapach ewoluował w ten zapach. Była kochana, kochana, ale coś ją zmieniło i... Więc możecie mieć, słuchajcie, te dwa i w zależności jaki macie humor. Bo one się jakby super uzupełniają. Jeżeli chodzi o Made in Lab, wszystkie linki do tych perfum, które wam opisaliśmy tutaj, dajemy wam w opisie. Jeżeli chodzi o kod rabatowy, to znajduje się właśnie tutaj, więc zachęcamy, żeby z niego sobie skorzystać. Tym bardziej, że wiem, że czekałyście na kod rabatowy i na informacje z Made in Lab'a, ponieważ dostawałam ich mnóstwo na Instagramie. Tak, sami widziałam, że było dużo tych tak, czy coś się będzie działo? Tak, przed świętami się będzie działo, także tutaj was bardzo serdecznie zapraszamy. Aktualne nie promocje. Nie zapomnijcie zagłosować na Krzysia. Tak. Który, no i, który stój? No i jeżeli może macie, to też dajcie znać, co uważacie o tych perfumach. I lecimy dalej z tym vlogiem. Bye. Było znaczy, nie fajnie. Bye, tylko było idziemy fajnie. Dalej. Idziemy. Nie było. Takie challenge'u to możemy robić częściej. Następnym razem ja? Dobra, następnym razem ty. Dobra. Tylko to będzie trwało, ty masz strasznie dużo ubrań. Musiałeś to powiedzieć. Ale co? No musiałeś to powiedzieć. Ja lubię dużo ubrań. Ja wiem, przywiozłaś 7 puder. No, zrobię wam odcinek. 2, nie 7. Jak to? I kurtkę. A to? To 3. A ten taki jakiś, co to jest? To jest taki komplecik dresowy, taki misiowy. Właśnie, to właśnie do tego. To było takie, jak to niosłem na górę, to było strasznie dużo części, to chyba 7 części. Nie no, 3, no spodnie, top,
i sweterek. No sweterek na sweterek, bo tobie jest też ze swetra. Musisz nagrać ze mną ten odcinek. Dobra, lecimy dalej. Idę sobie poukładać nowe perfumy. Mój mąż zawsze mi mówił, że jak się ubieram na jakąś okazję, to straszny chaos robię w garderobie. Proszę bardzo. Jak wygląda chaos po ubieraniu mojego męża? Ale to były trzy okazje. Okej. Okay. A tu jest moje futro. Tyle wam pokażę. Z czym ci się kojarzy ten sweter? Jak to z czym? Nie wiesz? No nie wiem. Mi się to kojarzy z jakąś kociarą. Nie? Kociarą? No. Myślałam, że zmierzasz w jakąś kociczkę, a nie kociarę. Idę sobie. Kociczkę. Potrzebujemy ten, bo to są rzeczy do wyniesienia astrych. No to nie jest moje. No nie, nie. To ja tego nie zrobiłem tutaj. I to idziemy się kąpać. Alida, kąpać. Kąpać. O, kąpać. Ale jest ciepła. O ja! Alida, kąpiemy się? Chodź, 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 chodź. Rusza się ogon, rusza się ogon, rusza się ogon. Nia, 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 nia. Alitos. Co mnie tu widzę? Kąpielkę. Tata, ty mama, ty jesteś? Tu. No tu, siad. No, Alida, siad. Ali, Mikoś. Dobry pies, siad. Nie, ty nie, to jest taka praca, że to musi mamusia robić, wiesz? I grzecznie. No, zostaw. Wiesz, jak się ma napęd na tylnie łapy, to tak to podobno. Zrób sobie, Alita, 4x4 i nie będzie problemu z odcinaniem. Oj, Alitos! Pokaż łapkę. No, popatrz, jaką masz ładną łapkę, no. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ali, idziemy się kąpać. Ojej, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Come on, come on, chodź. Chodź. Dobry pies. Pod prysznic. Gdyby ktoś się kiedykolwiek zastanawiał, jak wygląda kąpanie Goldena, to właśnie tak. A gdyby kiedykolwiek ktoś się zastanawiał, jak wygląda człowiek po wykąpaniu Goldena, to wygląda właśnie tak. A jeżeli byście się jeszcze zastanawiali, jak wygląda łazienka po kąpaniu Goldena, no to wygląda tak. Także ten, włosy są wszędzie. Beznadziejne to jest. Słuchajcie, Alita mnie, żeby nie powiedzieć zmusiła, ale zachęciła do tego, żeby zrobić doroczne sprzątanie generalne łazienki. I nie sądziłam, że te płytki są tak brudne. Kąpanie psów, mycie, suszenie, wzięłam się o 8:30, mamy 12:00. A ja jestem w dupie. Mam nadzieję, że ją dzisiaj zdążę posprzątać. No, nie biorę innej opcji pod uwagę. Ja pitole, nie sądziłam, że ona jest tak brudna, ta łazienka, bo na tych białych płytkach w ogóle nie widać tego. A stwierdziłam, że dobra, spłukam sobie wszystkie te włosy prysznicem. I zlałam i potem tym mopem takim ściągnęłam wszystko z góry. I jak zobaczyłam, jaka czarna woda mi poszła, to powiedziałam, o nie, stracę ten dzień na sprzątanie łazienki, ale zrobię generalne porządki. Ja tak zawsze się jakby skupia przed świętami Bożego Narodzenia, bo akurat te wieczory są takie dłuższe i tak dalej i wtedy sprzątam generalnie. Jeszcze zrobię taką segregację kosmetyków tutaj, to co trzeba to wyrzucę, chociaż robiłam tutaj, robię to na bieżąco, robiłam to w tamtym tygodniu, ale może akurat jeszcze coś tam wyłapię, że mi się nie sprawdza i nagram takie huble buble. Mam też tutaj dużo takich opakowań, takich denko, więc wam też pokażę, co mi się tam sprawdziło, a co nie, ale za chwilę jak już posprzątam łazienkę i ugoszczę was w ekskluzywnie czystej łazience, wręcz sterylnej. Będzie można tutaj jeść z podłogi, jeść z toalety, jeść gdzie się będzie chciało. O ile się nie zatoczę i położę i zasnę od tych wszystkich detergentów, które tutaj się unoszą. Chłopaki poszli na pole,
Ja kończę sprzątanie łazienki. Następny raz tak będę sprzątała w przyszłym roku. Nie ma szans. I powiedziałam, że jak zrobimy górną łazienkę, przyjdzie ten czas, że będziemy robić górną łazienkę, to płytki mają mi sięgać maksymalnie dotąd. Nie ma szans, że będę robiła płytki pod sufit. Raz, że to drogo wychodzi, a dwa, zadostane, bo tamta łazienka jest 5 razy taka jak ta. I tak sprzątam jeszcze w piżamie. Nie miałam czasu się kiedy ubrać, stwierdziłam, że i tak nie wrzucę do prania, pomyciła litę, a tymczasem wyszło, że wrzucę już do prania, jak posprzątam cały dom. Nie mam siły, powiem wam, nie mam siły. Już mi się tak nie chce, że ręce mi odpadają i stopy mnie bolą. Sepona rzekła. Zawsze jak myję Alitę, to myję płytki tam, gdzie sięgam, nie? Nie myję wyżej, bo nie gonię jak latarnię z tą drabinką. I dzisiaj byłam przerażona, to co zobaczyłam, bo wam tego nie pokazuję, bo wstyd, że dorosły człowiek taką łazienkę dojebaną ma. Ale powiedzcie, czy sprzątanie to nie jest totalnie odmurczająca czynność? On niczym nie myśli, że przy seksie... Mówiłam, że za dużo detergentów się nawdycham. Mówiłam, żeby to się jeszcze razem kończyło. Nie! Posprzątane masz, ty mi się ciesz. Powinno się to kobiecie należeć. Jeszcze tam ukryta bułka. Jak już jesteśmy w temacie sprzątania, słuchajcie, to pokażę wam dwa produkty. Nie mam żadnych współprac z tego, ale chciałabym, żeby ktoś mi to pokazał, gdybym o tym nie wiedziała. Pierwszy to jest Super Fin z Action. Mam się dookoła ekranu taki kamień zrobić, czy coś, jest bardzo głęboko, że trzeba szurać strasznie. To z Action, ten specyfik. Plus te szczoteczki do fug z Action. To już chyba polecali wszyscy, ale absolutnie jest co polecać, bo one są naprawdę rewelacyjne. Wszystkie fugi, wszystko sobie tym wyszorowałam. I to jest Deluxe Laboratorium Pani Domu. I to jest wybielające mleczko. Jak macie na przykład metalowe szuflady, to jak mamy metalowe szuflady z IKEA i one są, na przykład uwalą się wam od patelni i czegoś, wszystko jesteście w stanie tym domyć. Toaleta zajdzie, bo po jakimś czasie, pomimo regularnego mycia, ona tam sobie zachodzi, wszystko tym wyprowadzicie. To jest, są takie dwie moje polecajki, które naprawdę warto w domu mieć. Nie ma za co. Ale możecie podziękować w komentarzu, zawsze to mi jest miło, wiecie jak jest. Krzyś dociął tą podkładkę, która była z przewijaka do tego biurka Mikołaja. Jak skończę sprzątać, to pójdę ją jeszcze chyba pomalować farbą tablicową, o ile mam jeszcze jakiś pędzel, bo po drzwiach to nie wiem, czy jakiś pędzel został. Natomiast super, fajnie się teraz tutaj mieści, więc będzie idealny podkład na biureczko i wydaje mi się, że fajnie to będzie wyglądać. Szkoda, że nie jest odrobinkę dłuższa, ze względu na to, że pasowałoby to 1:1, no ale tak też jest spoko. A ja wracam do garderoby. Sypialnię posprzątałam. O, tutaj! Dobrze, to jeszcze wam coś pokażę. Skoro już tutaj podeszłam. Fajny mam look dzisiaj, nie? Jezus! Trochę dalej ze siądę. Pokażę wam, co zamówiłam. Zamówiłam sobie te farby do włosów. Po 2 sztuki, tej i tej, bo tymi farbami ostatnio farbuję włosy i tą mieszankę mam właśnie na głowie, więc jeżeli ktoś coś, to ja dodawałam wam osobny film na Enjoymencie na drugim kanale, natomiast od razu tutaj też was informuję. Także zamówiłam sobie akurat 4 ze względu na to, że to będę miała takie już na przyszły rok jeszcze spokojnie, a były akurat na promocji, więc mogłam zamówić 2, ale przecież nie byłabym sobą, gdybym zamówiła tylko 2. Zamówiłam taką odżywkę też w Hebe, bo akurat miałam do wykorzystania 20% rabatu tam za zbieranie jakichś tam tych diamentów czy coś. I jak czytałam opinię o niej, to miała super opinię wszędzie, więc jestem strasznie ciekawa. I ma być właśnie do włosów farbowanych. Może, mam nadzieję, że ona będzie taka jak te odżywki, które są dodawane w tych farbach. Taką mam cichą nadzieję. Ale jedna z was mi podesłała odżywkę Elsev. Kupię ją, bo pisała mi, że właśnie taka jest mega, mega super, więc strasznie ciekawa.
Zamówiłam sobie, tylko już wyjęłam, nie mam tutaj pudełeczka. Esencja, o, taka esencja, która ma właśnie bardzo dobrze nawilżać, miała mega dobre opinie, więc to jest takie jakby, mam wrażenie, że używać tego jako toniku. Jestem ciekawa, jak to się będzie sprawdzać. Natomiast ma super nawilżać, ujędrniać, koić skórę, więc mam nadzieję, że będzie super. Plastikowe chyba opakowanie jest, no chyba tak. Nie, zamówiłam dwa te podkłady, ale jakby z różnych edycji. Czekajcie, strasznie mi odbija światło. O, teraz będzie. Oba są takie jakby, widzę pod światło, że mają takie drobinki rozświetlające chyba, więc sztos. Ten ma bardziej złote, a ten bardziej srebrne. Tutaj mam 3-4 light medium, a tutaj wzięłam sobie 4W, czyli 4 warm, odcień ciepły. Spoko, bo cały czas kupowałam podkłady w neutralnym odcieniu, ale ostatnio właśnie Hanika dała mi podkład w ciepłym odcieniu i mam go teraz na twarzy i słuchajcie, wygląda o wiele lepiej i stwierdziłam, że dobra, spróbuję w ciepłych odcieniach i zobaczymy. Mam nadzieję, że trafiłam. Wydaje mi się, że ten trafiłam super. Ten może być za pomarańczowy, tak mi się wydaje, bo teraz w kamerze to widać, ale zobaczymy. Jak wykończę ten, co mam, to użyję sobie tego. Dobra, i dostałam jakąś próbkę Palmerta. I ogromną torbę, którą tam wyłożyłam gdzieś indziej, ale taką wielką torbę na jedną próbkę. Dobra, już nie mam co zwlekać, muszę iść tam. Przecież już jeszcze to sobie ogarnę, przełożę, zaniosę. Mhm.